śledziliśmy waszą podróż. Muszę powiedzieć, że mieliśmy informacje bieżące. Wiemy, że wszystko dało się bezpiecznie, że była radość, był uśmiech, było wiele przeżyć, a to są nasze informacje, które do nas dotarły. A jak to było naprawdę, to chcemy usłyszeć od młodzieży, żebyśmy tak na żywo, może mniej od opiekunów, a bardziej od młodzieży, jak to było naprawdę. Jeszcze raz chcę powiedzieć, że przywiązujemy ogromną wagę do bezpieczeństwa. I dzisiaj mogę to z całą otwartością wyznać, że podobny wyjazd z bardzo szerokim programem był przygotowany praktycznie ze wszystkim na Białoruś, na Ukrainę, ale z racji, tutaj wszystkiego nie będę tutaj wyjawiał, z racji pełnej dyspozycji poza nami, musieliśmy wstrzymać ten wyjazd w poczuciu bezpieczeństwa młodzieży. Bo to jest wielka odpowiedzialność i nasza, dlatego tak bardzo wsłuchiwaliśmy się w głos rodziców. Jak był sygnał o spotkanie, to niezwłocznie ten sygnał, kiedy już mieliśmy, mieliśmy już więcej danych, ten sygnał z powagą należną przyjęliśmy i to spotkanie także było, bo tam, gdzie ma być radość, tam, gdzie ma być przeżycie, tam, gdzie ma być szczęście, no, trzeba uczynić wszystko, żeby nie było jakiegoś niepowodzenia, już nie mówiąc o czymś gorszym. Bardzo serdecznie jeszcze raz witam w imieniu pierwszego zastępcy burmistrza, w imieniu pani skarbnik, pana sekretarza, pani naczelnik, pracowników naszej promocji. I po prostu czujcie się państwo tutaj jak u siebie w domu. Ta sala reprezentacyjna, bo tak ją już od dłuższego czasu nazywamy, ma służyć właśnie takim spotkaniom. Nie tam mamy tylko... już gości z Patu. Ano, mamy gości z Patu, bardzo miło. O, to ja mam coś dla Patu, ale to później. Tak, żeby barsz nie będą, będzie coś później, ale będzie jakaś niespodzianka. To paciaki też mają do opowiedzenia, jak było w Milanówce. To są, a no tak, no to się prostuje, dobrze. Ale najpierw może będą informacje zagraniczne, dobrze, a potem będą informacje krajowe. A to jest Smoleńsk właśnie niedaleko miejsca wypadku, bo miejsce wypadku jest zabronione i oczywiście tam jest niedostępne. Ta brzoza, ta nieszczęsna brzoza, już nie ma, ale obok, ja wiem, jaka to było odległość 5 metrów może, właśnie stoi inna brzoza, a pomiędzy tymi dwoma dużymi gałęziami jest portret państwa Kaczyńskiego. Na przynajmniej są kwiaty. Dobrze. Dużo jest w Moskwie byliśmy w Uniwersytecie imienia Witte. Jeden też wybitny taki rosyjski uczony Witte i właśnie w Uniwersytecie, a to pani koło pana Artioma między mną stoi pani, która oprowadzała nas po tym uniwersytecie i właściwie zorganizowała całe przyjęcie w tym uniwersytecie dla nas. Co jeszcze taki przykład dotyczący właśnie historii i porządzenia ze współpracy polsko-rosyjskiej podczas II wojny światowej? Na Łużniki. Łużniki to jest coś na podobieństwie. Stadion Narodowy. Tak, na się Stadionu Narodowego i to właśnie Łużniki. Tak, wygląda jak własna kultura, ale to jest uniwersytet, tam jest uniwersytet, w którym byliśmy, to był prywatny, a to jest państwowy uniwersytet moskiewski. I tam koło niego byliśmy. To miejsce poświęcone jest II wojnie światowej. Jeżeli jest moje muzeum, z prawej mojej strony jest muzeum właśnie Wielki Wojny Światowy II, a tutaj mój wielki, praca w. To jest
sobór Wasilia Blażennego, który stoi na placu Czerwonym. To jest kolok, to jest widok Kremla i widok tego soboru. To się nazywa sobór. Później tłumaczyliśmy sobie, że to katedra. Sobór z rosyjskiego to katedra Wasilia Blażennego. To dom towarowy, który chciałam kupić córce, kosztowała 450 zł. A nie ciągle Tak, myślę, że tak. Tak do końca nie wiem. A na przykład jakaś tam czapeczka do kondencji kleściowej miała kosztowała 130 zł na Polskę. A praca 215, no i jak porównywaliśmy cenę, to zapytałam aż wręcz panią sprzedawczyni w normalnym, zwykłym miejskim sklepiku, przy którym tak zatrzymaliśmy, żeby samochód umyć. Jak tu ludzie żyją? A ona mi odpowiedziała, bo wot tak i żyją, to znaczy tak i żyjemy. Gdy dziewczyny, właściwie zachwycona byłam takim racjonalizmem młodych ludzi, którzy sobie przeliczali, jak to ludzie żyją, jak to ludzie mieszkają, jak to ludzie żyją, bo liczyli na przykład nie ile kosztuje chipsy, tylko w strachu przybiegały do mnie i mówiły, proszę pani, tu mleko kosztuje 1,5 litra 7 zł. A woda była droższa. A sok 1,5-litrowy kosztował 11 zł. I to było bardzo łatwe przeliczenie, dlatego że trzeba było odjąć tylko 1,0. I na przykład 110 ich rubli to było 11 naszych złotych. Także rachunek był prosty bardzo. Wszystko było o wiele droższe. W Moskwie i w okolicach. I w okolicach, też. Teatr Wielki, Teatr Balszoj w Moskwie. Drzewo genealogiczne. A, wiem, to szkoła w Rezaniu? Nie, muzeum, wpisywaliśmy się. A, tak, i znowuż muzeum i to jest Napoleon, obraz dotyczący bitwy Napoleona w Moskwie. Też jest jeden z obrazów. To metro, przepiękne metro. Jedna ze stacji i one wszystkie są prawidłowe. Nie w ten sam sposób, ale wszystkie są bardzo zrobione. Ponieważ młodzież bardzo się dogotowała o moskiewskie metro, to Artyom nam zafundował chyba z godzinę albo więcej. Tak, czy ja się dzieje, po metrze. I zjedliśmy na... Tak, zostawię na...